Witam wszystkich bardzo serdecznie w 7 odcinku gameplayu z gry Resident Evil. To już na pewno będzie ostatni odcinek w posiadłości i na pewno w tym odcinku udamy się do kanałów. Ja pewnie pamiętacie, pod koniec poprzedniego odcinka tam odblokowaliśmy tą zamkniętą część domu. Poza nagraniem tam już umieściłem w windzie tą baterię i zakręciłem tą wodę. No i teraz udajemy się właśnie tam do kuchni, pojedziemy winą na górę i tam zlutujemy tą niedostępną wcześniej część domu. No już nie przedłużając, zaczynamy. No i dobra, jesteśmy w kuchni. Tutaj sobie właśnie wejdziemy do windy. Tutaj pójdziemy w stronę tego korytarza. Będzie było zamknięte. O kurde, zombie. Są właśnie te drzwi zamknięte na zamek elektroniczny. Dobra, nie zabijemy go. Trzeba będzie wziąć karabin. No dobra, jest to M16. Niech sobie jedzie. No to dobra, bierz tą roślinkę, się uleczymy. Dobra, bierz tam, sobie od razu połączymy. Zrobimy sobie podwójne. Dobra, bierz tam jeszcze. No i odzyskaliśmy to, co straciliśmy. Okej. Okay. Sobie zabijemy tych zombiaków. Nie żyją. I tutaj mamy właśnie te zamknięte drzwi na ten szyfr. Właśnie też nie wiem, gdzie on jest. No dobra, miesza z tym, wracamy. Już czas najwyższy zejść do kanałów. Nie? Mam nadzieję, że już nic mi tu nie dziabnie. Dobra, to jest ta roślinka, ale jej nie wezmę. Dzień dobry. Do widzenia. To już będzie jeden zombiak, nie? Już umarłeś? Dobra, nie żyje. Dobra,
Dobra. Zamykaj to. Dobra, tu jest chyba ten ukryty pokój, nie? To dobra, przesuwaj tą szafkę. O, właśnie, dziękuję. Tego mi było potrzeba. Dobra, tu mamy coś? Amunicja, nie, dobra. Nie, dziękuję. Nie, dobra, tu mamy to lądowisko. Dobra, tu już chyba nic więcej nie ma, nie? Oprócz tej amunicji. No to dobra, wychodzimy. To jest chyba to biurko. No pewnie dadzą to naboj, te naboje pewnie do shotgun albo do magnuma. Dobra, dziękuję, nie chcę. Jeszcze sobie sprawdźmy ten pokój. To była chyba ta zagadka z tą rzeźbą, nie? A dobra. Nie ma zamiaru. Dobra, włącz światło. A tak samo jak u Jill. Dobra. Musimy właśnie umieścić tą rzeźbę w tym rogu. To co było? Chyba ten dysk, nie? Tak mi się wydaje. A, dokładnie. To dobra, bierz go. MO disk. To w sumie już mamy tutaj wszystko w domu załatwione. Możemy już iść do kanałów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba wszystko mamy porobione. No to co, spadamy już stąd. To dobra, idziemy do save roomu. Dysk możemy schować, sobie połączymy te mikribony, ale nie będę chyba jeszcze save'ował. Dobra, modisk sobie tutaj przeniesiemy na środek. Save'ować grę? Czy dopiero tam w kanałach? Save'ować, nie save'ować? Zastanawiam się, czy teraz jeszcze nie schować tego karabinu. Dobra, lecimy. No, tak, słuchaj.
No i dobra. Tu mamy tą maszynę do pisania. Zapiszemy sobie grę, ale chyba już na nowym slocie. No dobra, nadpiszemy. Aha, dobra, tu nie wejdziemy. Nie mamy pokrętła. Skrzynka by się przydała, nie? On to jakiś karabin wisi na ścianie. Wiecie co? Korci mnie, żeby wrócić do save roomu, nie? Dobra. Okej. Tutaj będzie ten ranny policjant, nie? Dobra, mamy tu coś? Nie wiem, brać ten spray czy nie? No bo dobra, na razie go nie biorę. To było chyba tutaj, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, jestem. Enrico! Don't come any closer, Chris. Wait, what happened? Double crosser! Don't! No i dobra, Wesker go zabił. Umbrella! Who is it? Is someone there? Made in heaven! Made in heaven! Double crosser! What did he dobra, mean by that? No i dobra, możemy go zlutować? Nie, okej. Kontuzję ma. O nie, można, dobra. Amunicję ma, nie chcę. Dobra, tutaj będzie ta sześciokątne pokrętło. O kurde. Dobranoc. Dobra. Wiesz co, pokrętło? Ono się przyda. O, i teraz będzie grubo. Teraz pewnie wyjdą te ci łowcy. Tutaj pamiętacie, to mnie zgilotynował, jak grałem Jill. Dobra. Tu chyba jeszcze będą. Słyszycie? Dobra.
nie wiem, save'ować czy nie? Tak mnie korci. W sumie zaraz to chyba będzie jeszcze save room, nie? No dobra, przekręcaj to. No i dobra. Albo wiecie co? Zasejwujemy. I tak mam jeszcze parę tych inkribonów, więc... Dobra, overwrite. Nie weźmiemy. O, to jest ten głaz. Dobra. To dobra, spadamy. Aha, idzie. Dobra, zabij. Chyba padł. A, dobra. Walić to. A, dobra. To będzie ten pokój z tym pająkiem. Dobra. Trzeba będzie go rozwalić i spadać, nie? Dobra, zdech. Dobra, spadam. Te małe mnie zaraz pokąsają. Dobra. Nic mi nie zrobili. Teraz mi się przydał nóż, nie? Żeby tą pajęczynę rozwalić. Ale dobra, okej. A właśnie, w ogóle coś tutaj jest ciekawego, bo tutaj nie lutowałem, jak grałem Jill. Nie, nie ma nic. A, właśnie, nożyk był, dobra. Tutaj coś jest? Chyba nie. No to dobra. Lecimy. Tutaj po lewej stronie będzie save room, nie? Tak, kocham tą muzyczkę. O, kolejne inkribony. I znowu mamy 9, no i spoko. A teraz kusi mnie, żeby schować ten karabin, no. Dobra, na razie schowaj. Dobra, weźmiemy sobie tą niebieską roślinkę. Sobie tam weźmiemy jakąś zieloną albo... No dobra, weź tą. Sobie je połączymy. No i dobra, otwieraj skrzynię. Coś tu jeszcze jest ciekawego? A, jeszcze spray jest, dobra. To bierz go.
To dobra, chowaj go. Czyli jak dobrze pójdzie, to może w tym odcinku już sobie zrobimy kanały. Już zaczniemy ten laboratorium. Dobra, wiesz jeszcze Inkribona, sobie zapiszemy grę. No i co, i musimy iść po ten medalion wilka, nie? Po ten drugi dysk. Czyli jak dobrze pójdzie, to może w tym odcinku już sobie zapisz. Zakończymy kanały, nie? A od następnego już sobie zaczniemy laboratorium. To już będzie końcówka gry. Może tam, może odcinek Góra 2 i ten. Zakończymy sobie grę. Dobra, to spadają te gnity. O kurde, zamknięty. Co to jest? A, już wiem, o co chodzi. Dobra. Się teraz musimy wrócić po ten karabin jeszcze. Okej. Tak, żeście to wymyślili. Poczekaj. Jakby to M16 zawiesić? No to dobra, wiesz, tą strzelbę automatyczną. A nie, to jest flamethrower, o proszę. Czyli się drzwi zamknęły, tak? Tak, żeście to wymyślili. Okej. To dobra, połóż go tu. Co, się otworzyły, tak? No dobra. Jesteśmy tutaj, tak? Co? To co? Aha, nie mam tego, dobra. To wiecie co? Jeszcze się wrócimy do skrzyni. Weźmiemy ten medalion orła i od razu go tam wstawimy do tej rzeźby.
No i dobra. Dobra, stawiaj go. Po te roślinki sobie przyjdziemy później. Na razie tych roślinek chyba jeszcze nie będę brał. No i dobra, zjeżdżaj na dół. Nie wiem, iść sejwnąć czy nie? Czy idziemy po te? Też nie chcę, żeby ten kamień tu zmiażdżył mnie. Albo wiecie co, pójdziemy do save roomu. Dobra, tak na wszelki wypadek sobie zapiszemy grę, żeby tego nie powtarzać milion razy. No i dobra, wiecie co, to już sobie zrobimy w następnym odcinku, bo już widzę, że nagrywam pół godziny, więc może starczy. I na początku następnego odcinka weźmiemy ten dysk, ten medalion wilka i zejdziemy do laboratorium. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że jako tako wam się podobało i do usłyszenia w następnych odcinkach z gry Resident Evil. A myślę, że góra maksymalnie tak z dwa odcinki zostaną i sobie już zakończymy tę serię. Jaki zamyślony?